Z uczelnią białostocką jestem związana od 1986 roku, ponieważ w tym właśnie roku rozpoczęłam studia na Wydziale Lekarskim kierunku stomatologia. Po skończeniu studiów rozpoczęłam pracę w Zakładzie Stomatologii Zachowawczej. Wtedy był to zakład, który obejmował kilka specjalności dentystycznych. To jest właśnie stomatologia zachowawcza, periodontologia i stomatologia dziecięca. Następnie ten zakład został przekształcony na Zakład Stomatologii Zachowawczej i Periodontologii, gdzie już ja zajmowałam stanowisko adiunkta i byłam odpowiedzialna za edukację w zakresie periodontologii i chorób błony śluzowej. Zawsze chciałam być lekarzem. Nie wiem, skąd to się wzięło, po prostu gdzieś to wszystko było. Moi rodzice twierdzą, że była to moja decyzja z dalekiej, zamierzchłej przeszłości, z dzieciństwa, po obejrzeniu jakiegoś filmu o lekarzach. Zdecydowałam się na wybór stomatologii, głównie chyba z tego powodu, że stomatologia daje więcej samodzielności w leczeniu, czyli niepotrzebne jest wielkie zaplecze medyczne w sensie szpitali, dużych przychodni, wielkiego sprzętu. Szczególnie wtedy, kiedy ja zaczynałam, czyli 30 lat temu, ta stomatologia też była zupełnie na innym etapie rozwoju, więc te gabinety były mniej oprzyrządowane, nie mieliśmy dostępu do wspaniałej aparatury nowoczesnej, która już była gdzieś dostępna na zachodzie. Wybrałam periodontologię. Periodontologia jest moją ulubioną rzeczywiście dziedziną, której poświęciłam całe moje życie i zawodowe, i naukowe. Natomiast decyzja o wyborze tej specjalności była w dużej mierze uwarunkowana spotkaniem jednej z wspaniałych osób na mojej drodze życiowej, a mianowicie na czwartym roku moim nauczycielem była pani dr Dymkowska. Jej osobowość, zarówno prywatna, jak i zawodowa, wywarła na mnie tak duży wpływ. Później z panią dr Dymkowską miałam przyjemność wiele lat pracować i dzięki niej nabyłam oczywiście wielu doświadczeń zawodowych. Dzięki niej również miałam możliwość patrzenia na to, jak lekarz powinien pracować z pacjentem, jak powinien z pacjentem rozmawiać, jak traktować go prywatnie, w sensie interpersonalnie, jak traktować go jako, po prostu jak pacjenta, jak człowieka. To była dla mnie wielka szkoła, fascynująca szkoła i wydaje mi się, że wpłynęła bardzo mocno na mój rozwój i na sposób, w jaki ja pracuję. W roku 2005 władze uczelni podjęły decyzję o stworzeniu Zakładu Chorób Przyzębia i Błony Śluzowej. Powierzono mi kierownictwo i organizację tegoż zakładu, którego kierownikiem jestem do dnia dzisiejszego. Zakład Chorób Przyzębia początkowo mieścił się w zupełnie innym miejscu. Był to budynek odległy od kompleksu uniwersyteckiego i zapadła również decyzja o zmianie lokalizacji na obecną, czyli w budynku Collegium Patologicum. Miejsce było zupełnie nieprzystosowane do prowadzenia zajęć ze stomatologii, ponieważ były to pomieszczenia należące do zakładu patomorfologii, więc tak naprawdę zakład został stworzony od początku. No i muszę powiedzieć, że przyczyniłam się dużo osobiście do wyglądu tego miejsca z tego powodu, że tak naprawdę rozrysowałam architektom plan tego zakładu. Z tego powodu, że jako dentysta też wiedziałam, co nam jest potrzebne, co potrzebujemy jako nauczyciele akademicy. Wobec tego zarys tego zakładu nasi państwo architekci, którzy planowali ten zakład, dostali po prostu ode mnie. I rzeczywiście ten zakład wygląda tak, jak zaplanowaliśmy. Mamy dwie sale kliniczne, które posiadają trzy fotele po to, żeby studenci pracowali w parach, czyli żeby była edukacja już prowadzona od początku pracy na cztery ręce. Mamy również jeden gabinet zabiegowy, przeznaczony głównie do leczenia chirurgicznego. Mamy na szczęście również niewielką salę seminaryjną. Jeżeli chodzi o leczenie chorób przyzębia, to muszę powiedzieć, że przez okres mojej pracy zawodowej leczenie zmieniło się kompletnie. Jak zaczynałam, to tak praktycznie rzecz biorąc nie mieliśmy żadnych możliwości leczenia. Wykonywaliśmy tylko scalingi, motywowaliśmy pacjentów, leczenie chirurgiczne praktycznie nie istniało. Natomiast miałam też szczęście, że akurat skończyłam studia w momencie, kiedy rzeczywiście doszło do znacznego przełomu w ogóle w periodontologii. Pojawiły się możliwości odtworzenia tkanek przyzębia, co było rzeczywiście kluczowe i bardzo nowatorskie. Dotąd praktycznie rzecz biorąc leczenie chorób przyzębia polegało tylko ewentualnie na chirurgicznym oczyszczeniu rany.
Natomiast nie mieliśmy szansy na to, żeby odbudować przyzębie w sposób taki, żeby przypominało ono pierwotne tkanki. No i właśnie w latach 80. pojawiły się te nowatorskie badania, które pokazały, że można podczas zabiegu chirurgicznego stworzyć takie warunki, aby doszło do odtworzenia wszystkich elementów przyzębia. No i właśnie, ja skończyłam studia pod koniec lat 80., tak naprawdę na początku lat 90. i wtedy te początkowe techniki zaczęły pojawiać się również w Polsce. Nie mieliśmy się gdzie uczyć tak naprawdę. Uczyliśmy się na swoich błędach, uczyliśmy się na podstawie piśmiennictwa. Wyjazdy za granicę były bardzo trudne i niedostępne przede wszystkim finansowo. Również nie było też zbyt dużo kursów z tego zakresu, bo po prostu były te nowe techniki. Więc tak naprawdę duża część mojej wiedzy z zakresu regeneracji tkanek przyzębia to jest niestety wiedza, którą musiałam zdobywać sama i lecząc swoich własnych pacjentów i mając tą odpowiedzialność na swoich barkach, aby to leczenie było możliwie skuteczne. Moja działalność edukacyjna rzeczywiście jest bardzo szeroka. Oprócz pracy ze studentami w zakresie szkolenia przeddyplomowego, prowadzę bardzo intensywną działalność w zakresie szkolenia podyplomowego. Dosyć często mam przyjemność gościć na wielu konferencjach periodontologicznych i implantologicznych. Prowadzę wykłady z zakresu głównie właśnie regeneracji tkanek przyzębia, z regeneracji tkanki kostnej w leczeniu implantologicznym i regeneracji odtworzenia tkanek miękkich wokół implantów i wokół uzębienia naturalnego. Moja praca edukacyjna też skupia się na tym, żeby z moich wykładów mogli skorzystać lekarze nie tylko specjalizujący się z periodontologii, ale również i lekarze zajmujący się implantologią, ortodoncją i protetyką. Współczesna periodontologia to jest nie tylko leczenie zapaleń przyzębia, ale również leczenie deformacji śluzówkowo-dziąsłowych, leczenie recesji dziąsła, leczenie ubytków dziąsła w obrębie bezzębnego wyrostka, no i szeroko pojęta implantologia. W związku z czym znów potrzebujemy wiedzy z zakresu regeneracji tkanek miękkich, z zakresu regeneracji kości. Więc jest to też większa chirurgia i potrzebna jest edukacja w tym kierunku. To jest taka dziedzina, która daje rzeczywiście dużo satysfakcji, bo jesteśmy w stanie uratować zęby w bardzo złej kondycji. Zęby, które większość dentystów zakwalifikowałaby do usunięcia, można uratować, ale tylko pod jednym warunkiem, że będziemy mieli współpracującego pacjenta. Pacjenta, który osiągnie taki poziom higieny jamy ustnej, który pozwoli na wykonanie właśnie zabiegów regeneracyjnych, procedur, które wymagają perfekcyjnej higieny jamy ustnej. Niestety mój czas prywatny jest bardzo ograniczony. Fakt, że nauczyłam się w moim życiu dużo, jeżeli chodzi o pracę zawodową, fakt, że prowadziłam dosyć intensywną pracę badawczą, no niestety skupiał moją uwagę bardzo. I oczywiście czas, który poświęciłam na moją działalność zawodową, był ogromny. Nie żałuję tego absolutnie, dlatego że rzeczywiście wszystko, co robiłam w moim życiu zawodowym, było moją pasją. Więc nawet jeżeli nie pracowałam bezpośrednio z pacjentem, nawet jak nie prowadziłam badań, to bardzo dużo mojego czasu wolnego, powiedzmy, poświęcałam czytaniu. Czytałam książki, czytałam piśmiennictwo oczywiście, aby poszerzyć moją wiedzę podstawową, wiedzę teoretyczną, aby rozszerzać moje możliwości i badawcze, i kliniczne. Natomiast ta reszta czasu prywatnego, który pozostał, no oczywiście poświęcałam ten czas moim dzieciom, które też de facto zostały niestety albo stety indoktrynowane przeze mnie i przez męża. Wobec tego wybrały również tą samą profesję i studiują i już pracują jako lekarze dentyści. Natomiast jeżeli chodzi o moje zainteresowania, to mam malutkie ciągle i mam nadzieję, że może teraz będę miała więcej czasu, żeby je rozwijać. Pierwsza rzecz to sport i staram się utrzymywać moje ciało w jako takiej kondycji fizycznej, więc kilka godzin tygodniowo poświęcam na sport. Natomiast jeżeli mam możliwość, to oczywiście korzystam z wyjazdów na narty i surfing, windsurfing. Bardzo lubię operę i jeżeli czas też pozwala, to staram się oglądać przedstawienia, nie tylko w Polsce, ale również za granicą. To jest coś, co mnie bardzo fascynuje i sprawia mi takie drobne przyjemności w życiu.